Rozpoczęła się akcja Zabłyśnij w Łomży. Promuje noszenie odblasków w mieście i poza obszarem zabudowanym. Przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Łomży odbył się briefing prasowy, w którym wzięli udział prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, komendant miejski policji inspektor Krzysztof Woźniewski i komendant Straży Miejskiej Paweł Żebrowski. Nasza inicjatywa tak naprawdę przed kilkunastu dni spotkała się z wielkim entuzjazmem pana prezydenta, gdyż się wie, jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców miasta Łomży. Szanowni Państwo, ja przytoczę kilka statystyk, które są bardzo istotne i oddają tak naprawdę realia, co dzisiaj robimy. 2020 rok, 9 zdarzeń z udziałem pieszych, w tym 8 na terenie miasta. 2019 rok, 8 zdarzeń, w tym 5 na terenie miasta. W 2018 roku 13 zdarzeń i także 5 na terenie miasta. Szanowni Państwo, gros zdarzeń ogólnie, czy to na terenie miasta, czy na terenie powiatu, odbywa się niestety i ma miejsce w terenie zabudowanym. Dlatego tak bardzo istotne jest noszenie odblasków. Oczywiście te odblaski obowiązują poza terenem zabudowanym, gdyż one muszą być zakładane od zmierzchu do świtu. Jest to taki obowiązek. Jest przewidziana też kara do 100 zł. I policjanci naszej komendy reagują na te wykroczenia. Mogę tylko powiedzieć, że w tym roku już było 12 takich ujawnionych wykroczeń. 21 w poprzednim roku, natomiast w 18 56. Naprawdę, jest to bardzo duża liczba i bardzo proszę mieszkańców miasta Łomży o zakładanie, bo inicjatywa jest bardzo cenna, bardzo ważna, a bezpieczeństwo, wiadomo, że narażamy i oczywiście osoby piesze, jak i narażamy kierowców, którzy nie widzą. A tak, dzięki może naprawdę mały odblask spowodować to, że nie będziemy mieli tragedii na drodze. Mam nadzieję, że inicjatywa spotka się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców. Oczywiście widzimy potrzebę tego, by osoby poruszające się po zmierzchu, także po mieście, były wyposażone w odblaski, które na pewno poprawią bezpieczeństwo tych osób, czy też osób im towarzyszących. Również dziś przed siedzibą Straży Miejskiej pojawił się taki odblaskowy znak, na którym są przygotowane dla mieszkańców odblaski gotowe do odebrania. Mamy nadzieję, że mieszkańcy podejdą ciepło do tej inicjatywy, będą się angażować, odbierać to, co dla nich przygotowaliśmy. Świecące opaski przygotowane w ramach akcji Zabłyśnij w Łomży można odebrać w dwóch miejscach. Obok Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Wojska Polskiego oraz Biura Straży Miejskiej przy ulicy Sikorskiego. Ustawione zostały tam specjalne znaki, na których regularnie umieszczane będą odblaski. Każdy mieszkaniec w dowolnej chwili może przyjść i je wziąć. Niezwykle ważna inicjatywa i tutaj też wspólnie we współpracy z Komendą Miejską Policji w Łomży w ostatnich latach doświetliliśmy te najbardziej niebezpieczne przejścia. Ale to również szereg akcji związanych z edukowaniem mieszkańców naszego miasta. I tak się składa, że to jest już kolejna akcja związana z odblaskami, też uświadamianiem mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jak istotne jest noszenie odblasku właśnie w takiej porze. Już kiedy mamy tak zwany półmrok, kiedy już jest ciemno, i wówczas, żeby czuć się bezpiecznym na drodze, na przejściach dla pieszych, niezwykle jest istotne to, żeby nosić odblaski bądź też ubrania, które mają na sobie już chociażby takie elementy odblaskujące. Kolejna akcja, jak Państwo widzicie, akcja niezwykle innowacyjna, bo staramy się, żeby w dobie też pandemii, ograniczonej możliwości informowania o odblaskach, bo tak się składa, że ja bardzo sam często osobiście biorę nawet udział w różnego rodzaju akcjach mających na celu pokazanie właśnie, jak bardzo ważne jest noszenie odblasków, stąd moje częste wizyty chociażby w przedszkolach, czy nawet jak przedszkolaki odwiedzały mnie w ratuszu, to zawsze miałem przygotowane dla nich odblaski. I mówiłem o tym, jak jest to bardzo ważne i istotne, tak samo jak pojawiali się uczniowie. No dzisiaj mamy też te możliwości ograniczone, stąd między innymi wychodzimy do mieszkańców naszego miasta i chcemy im te odblaski podarować. Miasto Łomża zakupiło 6 tysięcy odblasków,
i planujemy do końca marca te odblaski rozdać. Jeżeli się okaże, że ta akcja spotka się z tak bardzo dużym odzewem wśród mieszkańców, to jesteśmy przygotowani oczywiście na kolejne odblaski, które będziemy przekazywać tutaj przy Komendzie Miejskiej Policji oraz też przy siedzibie Straży Miejskiej w Łomży. Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość wziąć sobie odblask do domu i czuć się bezpiecznie. Odblaski to nie jedyne działania miasta w zakresie bezpieczeństwa pieszych. W Łomży doświetlane są najbardziej niebezpieczne przejścia przy ruchliwych ulicach. Na Alei Legionów i ulicy Piłsudskiego pojawiły się też charakterystyczne pasy na przejściach dla pieszych, które mają zwiększać czujność kierowców.